Witam szanowną publiczność. Po raz Holenders 1400 coś. <grytanie> Pytaliście, bo migdały z pestki. Jak przezimowało? No przezimowało, bez żadnego zabezpieczenia, ale... Zobaczcie, już jakaś choroba grzybowa siedzi. Słabiutko, muszę to popryskać na dniach. Ale to jest najstarszy, to jest trzeci sezon, który mam. Ale zobaczcie, góra przemarzła w większości. Tu coś jeszcze wypuszcza, ale sami wiecie, jaki mamy w tym roku. strany rok, że tak brzydko powiem. Słabo, słabo. Ale mimo to, no, no puszcza. Zobaczymy dalszy rozwój. Trzeba będzie, mówię, popryskać to od grzyba. Bo dziś dopiero to, akurat teraz w sumie to zauważyłem. Tu jest palma. Tam był też. Już nie ma. W tym miejscu był. Ale pan, kto pamięta i ogląda mnie tam w miarę na bieżąco. Tam, gdzie jest ta palma, migdał zakwit. Trzy owoce, albo dwa chyba zjadłem. Znaczy się te pestki. Gdzie przyszedł wrzesień i z dnia na dzień wszystkie liście klapły. Psztynk, coś musiało zerzeć w korzeniu. No i na tym się skończył migdał, nie? Także został mi ten. I ten próbował się ranimować, ale ten drugi to jest dwuletni. Na razie nic. Zobaczcie. Totalnie nic. Także nasza zima migdałom pokazała, co potrafi. Tu zaczęło puszczać. Zobaczcie. No i zaczęło usychać. No nie wygląda jeszcze na martwiaka, ale to trzeba będzie poczekać, co z tego wyniknie. Morał jest prosty. Lepiej trzymać w chłodnej piwnicy, w jakiejś donicy, bo one dosyć szybko już krowocowały na drugi sezon, no. Dosłownie na drugi sezon. Niż walić w grunt bez jakiegoś tam dogrzewania, kombinowania i tak dalej, nie? Także widzicie, jak pokazuje kolejną porażkę, a Greścik, proszę bardzo, aż się ugina. Także jeden został. No radzi sobie. Na razie coś tam rośnie, ale widzicie, same kłopoty. Jak nie przemarzło, no to wtedy grzybeczek się za to wziął, nie? Rozumijcie. No właśnie. Jak to tam z nasion wyszło i tak dalej, wpiszecie Stalewiak Migdał i wszystko znajdziecie na temat uprawy. Jak to tam wyszło, z jakich migdałów? Normalnych migdałów, surowych, ze sklepu. Z całej paczki tam 2-3 zeszły. Trzy, 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 trzy Mówiłem to w filmach poprzednich, także spokojnie możecie sobie luknąć, i tak dalej, i tak dalej. Pogoda cały czas dalej. Dupa, że tak brzydko? W sumie dupa to niebrzydko. Powiem, wszystko to jakoś to rośnie, ale powiem Wam. Sami wiecie, jak to rośnie. Tak samo jak u Was rośnie. Na razie jest katastrofa. Trawa w miarę rośnie. O, tutaj. Dosiana. No. Tyle, tyle, tyle skurcze z, z migdałów, z pesteczki. Trzymaj ta się liściem w Waszyngtoniosku grupa jak oczywiście istnieje na fyby. Kto chce, nie wpada, kto jest, to dobrze fajnie. Trzymajcie się liściorem. Na razie.